Cześć kochani, witam Was serdecznie na swoim kanale. Dzisiaj będziemy sobie rozmawiać o bardzo znanych perfumach. Tak naprawdę o kopii Baccarat Rouge. A mowa tutaj o perfumach od Ariany Grande Cloud, czyli chmurka. Kochani, bardzo długo zastanawiałam się nad zakupem tych perfum, ponieważ wszyscy o nich mówią, jest to zapach celebrycki. Ja zawsze takich zapachów unikam, ponieważ one jak gdyby nie mają w sobie nic specjalnego. No ale tyle o nich już było mówione, że postanowiłam, że muszę wypróbować ten zapach na swojej skórze. No i jakie było moje jak gdyby zaskoczenie, jeśli chodzi o te perfumy. Ojejku, ale dobra, najpierw zacznijmy może od samego opakowania. Niektórzy mówią, że jest mega tandetne, paskudne i tak dalej, i tak dalej. Ja tak naprawdę muszę Wam powiedzieć, że mi się to opakowanie podoba, szczególnie jak ta sama butelka. Butelka jest bardzo ładna. Taka chmurka, przezroczysta, przyjemna w trzymaniu, także nie jest jakoś bardzo ciężka, także spokojnie do torebki również się nadaje. Oczywiście są mniejsze wersje, czyli ta 50 albo 30. No i tutaj jest ta podstawka. Ta podstawka taka śmieszna, troszeczkę tak jak wszyscy mówią tandetna, ale pasuje. To wszystko się ze sobą łączy, także ten cały design uważam, że jest naprawdę bardzo ładnie wykonany. Widać, że mieli tutaj oko do małych detali, także naprawdę bardzo, bardzo fajne. Tak wygląda pudełeczko. W różnych kolorach, mieni się, z tyłu oczywiście zdjęcie Ariany Grande. Także jeśli chodzi o cały ten design, ja jestem na tak, bardzo ładny. Dobra, to przejdźmy może do nut zapachowych oraz kiedy został wykonany. Czyli ten zapach został wydany w 2018 roku przez Clementa Gavary. W głowie mamy tutaj lawendę, gruszkę oraz bergamotkę. W sercu mamy tutaj bitą śmietanę, kokos, pralinę oraz orchideę waniliową, a w bazie mamy tutaj piżmo oraz nuty drzewne. To jest zapach, który na fragrantice jest klasyfikowany jako kwiatowo-owocowy. Dlaczego? Nie mam zielonego pojęcia, ponieważ dla mnie on nie jest ani kwiatowy, ani owocowy. Dla mnie jest to zapach aromatyczno-piżmowo-drzewny. Otwarcie jest takie troszeczkę rzeźkie, właśnie za sprawą tej bergamotki oraz lawendy. Natomiast on szybko jak gdyby przekształca się w tą bazę, w te kremowe nuty oraz właśnie w to piżmo, nuty drzewne. Naprawdę, kochani, jestem mile zaskoczona tym zapachem, bo myślałam, że znowu to będzie jakiś mega ulep, jak to te celebryckie zapachy lubią bywać. Natomiast zdecydowanie nie jest, dzięki Bogu. Także jeżeli nie lubicie przesłodzonych zapachów, nie musicie się niczego obawiać, on taki nie jest. Jest naprawdę fantastycznie. Te wszystkie nuty się ze sobą pięknie mieszają. Nie jestem w stanie wyłapać jakichś poszczególnych nut w nich. Natomiast tak jak powiedziałam wcześniej, on jest dla mnie taki aromatyczny, nadający się na każdą okazję. Także spokojnie do biura, nie będziecie nikomu na pewno przeszkadzać tymi perfumami. Większość osób na pewno one się spodobają. Nie jest to zapach typowo do nastolatki, jak co niektórzy mówią. Niektórzy mówią, że on pachnie strasznie syntetycznie i chemicznie. Ja w ogóle tych nut nie wyłapuję. A komentarzy naczytałam się naprawdę wiele. Niektórzy w ogóle wyłapują w tym zapachu jakieś nuty dentystyczne. Także było, że pachnie jak pachnie dentystą, pachnie jakimiś wacikami, jakimiś, jejku, czego ja tam nie czytałam, jakieś dziwne w ogóle rzeczy. Natomiast ja tych nut w ogóle nie wyłapuję. Uważam, że jest naprawdę pięknie zblendowany, wykreowany. Jeżeli jeszcze nie próbowaliście tego zapachu, to naprawdę Wam serdecznie polecam. Nie miałam okazji wąchać Baccarat Rouge, natomiast wąchałam kopię Baccarat Rouge, która podobno jest najbardziej zbliżoną do Baccarat Rouge oryginału. I powiem Wam szczerze, nie byłam pod jakimś dużym wrażeniem. Był on dla mnie strasznie taki uniseksowy, taki bardziej w stronę męską. I był taki właśnie bardzo syntetyczny, miał jakieś dziwne, taką jakąś męczącą nutę w sobie. Ja na pewno nie wydałabym na Baccarat Rouge tyle pieniędzy. Uważam, że nie jest to nic, że to nie jest nic specjalnego. I tak jak mówię, on jest dla mnie bardziej męski niż kobiecy. Natomiast ten absolutnie nie. Och, to są takie cudowne perfumy. One jakoś tak właśnie jak ta
ten cloud, czyli ta chmurka, one tak jakby otulają, tak jakbyście wskoczyli sobie w tą chmurkę i nagle poczuli się tak błogo. To jest właśnie to, co sprawiają te perfumy. Od razu jak gdyby uśmiechacie się, jak wąchacie ten zapach. Są naprawdę fantastyczne. Polecam Wam ten zapach. Uważam, że nie jestem jakoś w stanie zrozumieć, jak one mogą się komuś nie podobać, ponieważ nie ma tutaj nic takiego drażniącego w tym zapachu. Tak jak powiedziałam wcześniej, nie jest to zapach tylko i wyłącznie dla nastolatek, tak jak na przykład wersja Cloud Pink. Bo tak, wersja Cloud Pink ma w nutach zapachowych więcej owoców i właśnie przez to one sprawiają, że wysładzają ten zapach bardziej. Ja nie jestem zwolenniczką tego Cloud Pink, także jeżeli szukacie jakiegoś zapachu dla osób młodszych, nastolatek i tak dalej, polecam Wam wersję Pink. Wersja Intense, jeśli chodzi o kolekcję Cloud, nie jest niestety bardziej intensywna, a szkoda. Więc jeśli chodzi o wersję Intense, to ona jest po prostu bardziej słodsza i bardziej kremowa. I przez to jak gdyby traci tą swoją atrakcyjność, jak dla mnie. Także te mają w sobie coś takiego specjalnego, takiego seksownego. Nie wiem dlaczego. Może to tylko, może ja mam coś z nosem nie tak. Natomiast wyłapuję same takie przepiękne nuty. No jestem naprawdę pozytywnie zaskoczona tym zapachem. Na pewno zakupię sobie mniejszą pojemność właśnie do torebki, natomiast tą też spokojnie można nosić. Powiedzcie mi, co uważacie na temat Ariana Grande Cloud? Jakie są Wasze wrażenia? Czekam na Wasze komentarze jak zwykle. Trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia następnym razem. Pa, pa!